Cześć, z tej strony Majki. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak zrobić botowalny pendrive z Windows 7, który możesz później użyć do instalacji systemu na laptopie bądź komputerze, który nie ma napędu CD, DVD. Program, jaki dzisiaj użyję, to NoviCorp Win2Flash. Link do pobrania będzie w opisie. I płyta lub obraz systemu, który chcemy sobie zrzucić na pendrive'a. Ok, uruchamiam program. Klikam Windows Transfer Wizard. Dajemy Next. Wybieramy sobie tutaj dysk, na którym mamy nasz system, który chcemy sobie przekopiować na pendrive'a. Równie dobrze możemy użyć opcji z archiwum ISO RAR. Wtedy zaznaczamy tutaj sobie tą opcję, klikamy Select, wybieramy nasz obraz. Kolejnym punktem będzie wybranie naszego pendrive'a, na który chcemy sobie zrzucić system. Jak już go wybierzemy, dajemy Next. Wyświetli się ostrzeżenie o tym, że formatowanie wymaże wszystkie dane, jakie są na dysku. Oczywiście klikamy Continue i I do accept. Czekamy chwileczkę. Rozpakuję sobie pliki, które są wymagane. Później sformatuję nam pendrive'a i zainstaluję cały system na pendrive'ie, żeby można było go później użyć.
Ok, pendrive nam już się skończył. Skończył się tworzyć botowalny pendrive. Klikamy Next i Exit. I nasz pendrive jest gotowy. Ok, w dzisiejszym poradniku to będzie tyle. W następnym odcinku najprawdopodobniej pokażę Wam, jak zainstalować Windows z takiego pendrive'a. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Tymczasem lajkujcie, subskrybujcie. Daj nam to motywację do tworzenia kolejnych lepszych filmów. Na razie.